Spróbuję przejść na drugą stronę. Może tam będzie mniej. Jesteśmy w sztolni transportowej w Miłkowie. Sztolnia należała do kopalni Friedrich Gegentrum, założona w 1800 roku, ale już w 1833 roku została przejęta przez kopalnię Wacław. Próbuję ją dzisiaj eksplorować, ale widzę, że szanse na to są znikome, że poziom wody jest bardzo wysoki. Chyba to są początki i koniec tej eksploracji. Tamta część to jest część biegnąca pod drogą. No, my spróbujemy odrobinę chociaż pójść dalej. Chociaż bardzo w to wątpię, żeby to się udało. Nie, to jest tylko coraz głębiej. Nie ma szans. Poziom wody jest za duży. To tylko ponton. Wyjątkowo duży poziom wody. Z tych zdjęć, co ja widziałem, to jest dzisiaj bardzo dużo. Zrobimy jeszcze tylko zdjęcia i... No dosyć długi jest. O. On potem przechodzi w obudowę ceglaną. Tędy się wchodzi. Widzisz, tu masz, gdzie masz te haki. Takie haki, to były lutnie napowietrzające. No nie ma szans najmniejszych, bo jest jeszcze muł. Także to tylko tyle, co dzisiaj zdążymy zobaczyć. Tam na końcu nie wiem, czy będzie widać. Tam są te drzwi gazoszczelne, znaczy drzwi od drzwia zostały. Także po wycieczce.